Jeżeli organizujemy usługi pożytku publicznego, to uważamy, że zlecenie tego typu usługi ma świadczyć o tym, że ona będzie lepsza niż ta, która byłaby świadczona przez system państwowy. Więc jeżeli byśmy przełożyli ten sposób rozumowania na system penitencjarny, na karanie, to oczekiwalibyśmy, że więzienia prywatne będą lepsze niż więzienia, czy w ogóle cały system penitencjarny organizowany przez państwo. Z jednej strony powiemy, że kłóci się to ze zdrowym naszym takim pojęciem sprawiedliwości, tej takiej odwetowej, a z drugiej strony, czy możemy sobie pozwolić na dwa systemy penitencjarne. Raz system więzień organizowanych przez państwo, drugi raz system więzień prywatnych. Chyba nie. Natomiast pewne ośrodki, które są przedłużeniem systemu penitencjarnego, widziałabym. Na przykład w tej chwili lokujemy osoby po odbyciu kary, które nadal są osobami groźnymi dla społeczeństwa. Myślę tu o pedofilach, którzy odbyli całą karę. Wychodzą, mogą wyjść na wolność, ale ciągle zachodzi podejrzenie, że nie są na tyle zresocjalizowani, iż stanowią zagrożenie dla porządku publicznego. Wtedy zorganizowano dla nich w Polsce specjalny ośrodek, prawda, gdzie są lokowani. Ten ośrodek działa, więc gdyby to miało na takich zasadach działać, iż jest to ośrodek, w którym wedle określonych reguł się funkcjonuje po odbyciu kary, to może warto spróbować, może warto odciążyć państwo, choć trudno mówić, że byłoby to świadczenie usługi o charakterze gospodarczym, bo tu nie powinno to być w sferze gospodarczej traktowane, tylko w sferze wyręczenia państwa w tej materii. Natomiast mnie trudno to sobie wyobrazić, aczkolwiek życie jest bogate i może zweryfikuję to w kierunku takim, jak jest. Inne są więzienia w Norwegii, inne w Szwecji, inne w Polsce, a jeszcze inne w Rumunii. Przecież wiemy wszyscy, że nasi bezrobotni w latach, kiedy w Polsce nowy system gospodarczy wkraczał, wyjeżdżali do Szwecji, popełniali nasi bezdomni, popełniali drobne wykroczenia po to, żeby być tam zamkniętym w więzieniu i tam spędzić zimę, bo zima w szwedzkim więzieniu była dużo lepsza niż koczowanie we włazie kanałowym w Polsce. Stąd takie przypadki były i rząd Szwecji później zorientował się, że ten system tak działa i tę możliwość ukrócił, odsyłając nam do Polski osoby skazane za tego typu przestępstwa. Więc to różnie działa. Przyznam, że nie wiem, ale ja na razie bym nie optowała, raczej optowałabym za tym, żeby uczynić znośne warunki w więzieniach, które państwo ma w systemie penitencjarnym.